Powiemy sobie teraz o czymś, o czym wspomniałam już wcześniej przy okazji temperatury, ale teraz omówimy sobie to dokładniej, mianowicie o rozkładzie Maxwella Boltzmanna. Nazwa tego rozkładu pochodzi od nazwisk dwóch wielkich fizyków XIX-wiecznych, Jamesa Clerka Maxwella i Ludwika Boltzmanna. James Clerk Maxwell jest znany głównie z równań Maxwella, które opisują zachowanie pola elektromagnetycznego. Natomiast Ludwik Boltzmann jest ojcem fizyki statystycznej. Jest to postać tragiczna, zginął śmiercią samobójczą. Prawdopodobnie cierpiał na depresję. Jednak jego osiągnięcia w fizyce są absolutnie nie do przecenienia. Dobrze, zacznijmy od powiedzenia albo przypomnienia sobie dla tych, którzy już to wiedzą, co to w ogóle jest rozkład. Na przykładzie właśnie rozkładu prędkości, czy też właściwie szybkości, wartości prędkości. Tak, jest to funkcja prędkości, która opisuje, jeśli mamy w pojemniku zamknięty gaz, dużo cząsteczek, one mają różne prędkości, jedne są szybsze, inne są wolniejsze, niektóre są bardzo szybkie, inne się wcale nie poruszają prawie, że. W każdym razie ta funkcja, ten rozkład mówi nam, jeśli wartość tej funkcji dla danej prędkości pomnożymy razy maleńką różnicę prędkości, to taka wartość będzie nam mówiła o tym, ile cząstek porusza się z szybkością w przedziale o takich krańcach. Gdzie tutaj mamy, środkiem tego przedziału jest ta prędkość, którą mamy tu, natomiast jego szerokość jest tutaj proporcjonalna do tej wartości delta V. Tak, na przykład narysujmy to sobie na wykresie. Mamy, to na razie jeszcze nie jest rozkład Maxwella Boltzmanna, zaraz sobie doprecyzujemy, jakiś rozkład prędkości, tak, czy szybkości, przepraszam, szybkości, muszę pilnować się, bo chodzi o wartość prędkości, tak, i ta funkcja wygląda powiedzmy jakoś o tak. Tutaj załóżmy mamy no, naszą konkretną prędkość tutaj tej przez tą funkcję stawioną jako argument tej funkcji i weźmy sobie jakiś taki mały przedział delta, niech ta delta będzie, zaraz weźmy inny kolor. Tutaj mamy V minus delta V, tutaj mamy V plus delta V i wówczas taki iloczyn, pole takiego prostokąta, czyli iloczyn, to tutaj raczej żeby się zgadzało, to musielibyśmy mieć szerokość tego przedziału równą delta V, więc tutaj musimy mieć delta V przez 2 i tutaj delta V przez 2, tak. Wtedy tutaj mamy szerokość tego prostokąta jest równa delta V i pole takiego prostokąta to jest właśnie liczba cząsteczek o szybkościach z tego przedziału. Jeśli zbiegając z tym delta V do bardzo małych wartości posumujemy wszystkie takie prędkości, to dostaniemy z jednej strony dostaniemy pole pod tym wykresem, a z drugiej strony dostaniemy, musi się nam to sumować do całkowitej liczby cząstek, bo mamy powiedzmy n cząstek i po prostu no, każda cząsteczka ma jakąś prędkość, prawda? Więc jak posumujemy to, pododajemy liczby wszystkich cząstek mających prędkości w różnych przedziałach, to musimy dostać wszystkie cząstki, nie ma wyjścia. Dobrze, a teraz wróćmy do termodynamiki. Otóż narysujmy sobie trochę porządniej. Mamy pojemnik z gazem, nim są cząsteczki. Tak? I co to znaczy, że gaz ma jakąś konkretną temperaturę? Mówiliśmy sobie o tym niedawno, ale powtórzmy. Powiedzmy, że wkładamy do naszego gazu termometr. Termometr wskazuje, no załóżmy 300 kelwinów temperaturę, ale co to się dzieje tak naprawdę? No te cząsteczki latają, jak już mówiliśmy, prędkość ma pewien rozkład. Jest to właśnie ten rozkład Maxwella Boltzmanna, o którym sobie zaraz powiemy. Szybkości cząsteczek są różne, niektóre cząsteczki są szybkie, inne są wolne, ale tych ruchów poszczególnych cząsteczek oczywiście nie rejestrujemy, bo cząsteczek jest gigantyczna liczba i uderzają one w nasz termometr bardzo, bardzo często. Jedyne, co taki termometr jest w stanie zarejestrować, to średnią energię kinetyczną właśnie tych cząsteczek, to o czym mówiliśmy, że temperatura to jest średnia energia kinetyczna, a tutaj mamy, każda cząsteczka ma jakąś energię kinetyczną, no i tak jakbyśmy policzyli średnią z tego wszystkiego, tak? Dla każdej cząsteczki bierzemy energię kinetyczną i sumujemy po wszystkich cząsteczkach. Dobrze, a co to wszystko ma wspólnego z rozkładem? Otóż ci dwaj fizycy, Maxwell i Boltzmann, co prawda pracowali nad tym niezależnie, nie robili tego razem, ale zastanawiali się właśnie nad matematyczną postacią takiej funkcji, która nam mówi o tym, ile w takim gazie o danej temperaturze. Oni akurat zastanawiali się nad powietrzem, ale powietrze jest mieszaniną różnych gazów, ale my będziemy się zastanawiać nad gazami takimi, nie nad mieszaninami, tylko nad czystymi gazami. W każdym razie zastanawiali się, ile w takim gazie jest cząsteczek bardzo wolnych, ile jest bardzo szybkich, czy jakoś matematycznie przy pomocy właśnie takiego rozkładu da się to opisać. I wyznaczyli właśnie ten rozkład, który nazywamy rozkładem Maxwella-Boltzmanna.
No zastanówmy się, tutaj mamy gaz o temperaturze 300 kelwinów, czyli o odpowiednio proporcjonalnej do tego średniej energii kinetycznej, tak? Coś takiego to jest proporcjonalne do temperatury, tu akurat 300 kelwinów. Wkład od cząsteczek powolnych i wkład od cząsteczek szybkich uśrednia się w taki sposób, że ostatecznie wychodzi nam temperatura równa 300 kelwinów. A powiedzmy, że mamy drugi pojemnik z tym samym gazem, o tej samej liczbie cząstek, nazwijmy sobie te układy, niech to będzie układ A, a to układ B. Liczba cząstek w obydwu jest taka sama, tak się umówmy. Przy czym temperatura w układzie B to jest 200 kelwinów. Tak? I co to znaczy? No tutaj cząsteczki latają z takimi prędkościami, że średnia energia kinetyczna ich jest odpowiednio mniejsza. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jedna z cząstek była, nie wiem, jakaś bardzo szybka, ale odpowiednio musi to być kompensowane przez dostatecznie dużą ilość cząsteczek wolniejszych, żeby na końcu nam po tym uśrednieniu, po tym policzeniu średniej energii kinetycznej wyszło nam odpowiednio mniej niż w układzie A. Tak? A jak wyglądają rozkłady Maxwella-Boltzmana dla tych dwóch układów? No więc tak, w ogóle rozkład Maxwella-Boltzmana ma taki kształt, jeśli tutaj mamy szybkość, a tutaj liczbę cząsteczek o danej prędkości, o danej szybkości, przepraszam, to powiedzmy dla układu A, w ogóle kształt takiego rozkładu jest następujący. Tutaj zerze jest równy 0, tu gdzieś ma maksimum, a następnie dąży do zera, ale nigdy dokładnie do zera nie dochodzi. W ten sposób wygląda. Niech to będzie dla układu A, tak? I to już mówiliśmy, że jeśli policzymy pole powierzchni pod takim wykresem, to ono nam musi dać liczbę cząsteczek. Gdzieś ten rozkład ma maksimum, czyli cząsteczek o takiej prędkości jest najwięcej. Gdzieś ten rozkład ma swoją średnią. I to jest, mówiliśmy, dla układu A, czyli dla temperatury równej 300 kelwinów. Tak? Temperatury odpowiadającej jakiejś średniej energii, odpowiadającej średniej energii kinetycznej proporcjonalnej właśnie do 300 kelwinów. A dla układu B, tutaj mówiliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były bardzo szybkie cząstki, ale musi być odpowiednio więcej cząstek powolnych, żeby się uśrednić do niższej energii kinetycznej. Ale matematycznie postać tego wzoru, tego rozkładu jest zawsze taka sama, dlatego kształt w zasadzie będzie bardzo podobny. Również 0 w zerze, również najpierw do pewnego maksimum, a następnie maleje do zera. To jest ten sam kształt, tylko po prostu ściśnięta. A dlaczego ta górka jest wyższa? No dlatego, że tak jak mówiliśmy, pole powierzchni pod jednym i pod drugim wykresem musi być takie samo, bo się umówiliśmy, że tu mamy tyle samo cząsteczek, tak? Ale odpowiednio wolniejszych cząsteczek jest więcej, prawda? Bo średnia energia kinetyczna jest niższa w 200 kelwinach, w temperaturze 200 kelwinów. No i również tutaj jakaś jest prędkość odpowiadająca maksimum tego rozkładu. A co to znaczy? No to znaczy tyle, że jak siedzimy, powiedzmy, w pokoju o temperaturze, w temperaturze pokojowej, na przykład 300 kelwinów, siedzimy i taki eksperyment myślowy byśmy przeprowadzali, że chwytamy na chybił trafił przypadkowo jakąś cząsteczkę, jaką będzie ona miała prędkość. Najbardziej prawdopodobne będzie, że ta prędkość będzie z jakiegoś takiego tutaj przedziału w okolicy tego maksimum. Jeśli by zebrać wszystkie cząsteczki i podzielić je, porozkładać je w koszykach odpowiadających prędkością o różnych przedziałów, powiedzmy koszyków będzie dużo, przedziały będą wąskie, co na przykład 0,01 metra na sekundę, tak, to poukładamy cząsteczki, tutaj to oczywiście tak w cudzysłowie, bo nikt tego nie jest w stanie zrobić, do tych koszyków, to na stosikach jeden na drugi, to wysokości tych stosików będą odzwierciedlać właśnie taki wykres. I najwięcej cząsteczek będzie tutaj w okolicy tego maksimum właśnie tego wykresu. Co jeszcze jest charakterystycznego dla tego wykresu? Tutaj niezależnie od temperatury, bo tak jak ja mówiłam, postać matematyczna jest uniwersalna, że zależy od temperatury, ale tak najważniejsze cechy są wspólne, czyli gdzie tutaj w zerze jest zero, gdzieś tutaj jest maksimum, a potem asymptotycznie zbiega do zera. I co to znaczy? To znaczy, że większość cząsteczek ma prędkość gdzieś w tym obszarze około tego maksimum. W zerze ten rozkład jest równy 0, więc jest bardzo mało prawdopodobne, żeby mieć spoczywającą cząstkę. A następnie powyżej pewnej prędkości, bardzo szybkich cząstek też jest trochę, ale im szybszą cząstkę byśmy chcieli znaleźć, tym mniejszą mamy na to szansę. I na koniec jeszcze ciekawostka. Mianowicie można by się zastanowić, z jakimi prędkościami poruszają się cząsteczki w powietrzu, w temperaturze pokojowej. Otóż powietrze się składa głównie z cząsteczkowego azotu. Tak? Dla azotu w jej temperaturze pokojowej okazuje się, że to maksimum rozkładu
Maxwella Boltzmana przypada na prędkość równą około, uwaga, bo to jest dosyć zaskakujące, bo to jest duża prędkość, około 420 metrów na sekundę. Jest to duża prędkość, po pierwsze jest to więcej niż prędkość dźwięku w powietrzu. Można to sobie tłumaczyć tak, że no przecież dźwięk to jest taka przechodząca przez powietrze fala rozrzedzeń i zagęszczeń powietrza i żeby to, te rozrzedzenia i zagęszczenia się przenosiły, to gdyby były głównie cząsteczki wolniejsze niż ta prędkość dźwięku, no to by się nie dawało, ta fala by nie była w stanie biec z taką prędkością, prawda? Więc muszą być obecne w dużych ilościach cząsteczki szybsze, żeby ten dźwięk się propagował, ale być może tak na pierwszy rzut oka nie widać, jak to jest tak naprawdę duża prędkość ze 420 metrów na sekundę. Otóż być może bardziej obrazowe to będzie, jeśli by sobie to przeliczyć na kilometry na godzinę. Tak, otóż okazuje się, że właśnie te 420 metrów na sekundę, czyli 420, tutaj metr to jest 1000 kilometra. Zaraz w kilometrach na godzinę to będzie trochę bliższe tym prędkościom, które znamy na przykład z samochodu, z życia codziennego. A sekunda to jest 1/3600 godziny. Tak, i ile to się równa? 420 razy tutaj dzielimy przez liczbę taką, przez mamy 1 przez 1 przez coś, to jest po prostu razy 3600 podzielone przez 1000. No tu kilometry na godzinę. Tutaj to 0 się skraca, tutaj te 2 również, czyli mamy 42 razy 36, to się równa 1512, to jest bardzo dużo, 1512 km na godzinę. Pytanie, dlaczego to nie boli, kiedy nas uderzają takie cząsteczki o takiej prędkości? No, są maleńkie, mają maleńką masę, więc uderzając, odbijając się od naszej skóry w krótkim czasie przekazują mikroskopijny pęd, więc nie odczuwamy tego jako uderzenia. Po prostu można by powiedzieć, że powinniśmy w zasadzie odczuwać jakieś tam ciśnienie atmosferyczne, ale ponieważ żyjemy w nim pod takim ciśnieniem atmosferycznym od urodzenia, to w zasadzie też no, nie odczuwamy, że powietrze nas ciśnie, prawda? Także to była na koniec taka ciekawostka, wydaje mi się dosyć ciekawa, matematyczna postać i matematyczne własności rozkładu Maxwella Boltzmana to jest coś bardziej zaawansowanego, czym na pewno w przyszłości się zajmiemy, a na razie tylko taka jakościowa postać tego rozkładu. I co jest ważne, to jest właśnie to, że jest to uniwersalny rozkład obowiązujący dla gazów, dla każdego gazu w przyrodzie. Wartości prędkości, czyli szybkości, są rozłożone właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie kształcące i ciekawe. Słyszymy się w kolejnych filmikach.